Dosłownie za chwilę wielkie święto powiatu, święto mleka. No dokładnie. Szanowni Państwo, tak jak co roku w ostatni weekend wakacji, w tym roku to wypada 31 sierpnia, spotykamy się na Kamiennogórskim Zalewie, Dni Powiatu Kamiennogórskiego, impreza połączona z czymś, co na początku nazywało się Święto Mleka, teraz jeszcze do tego ten taki drugi panel doszedł, Święto Przedsiębiorców z terenu powiatu kamiennogórskiego. To wszystko, tak jak powiedziałem, w ramach Dni Powiatu Kamiennogórskiego. Jak co roku wiele atrakcji, całodzienna impreza dla wszystkich mieszkańców, dla młodszych, dla starszych. Wiele różnego rodzaju atrakcji, oczywiście na koniec zwieńczenie tego wszystkiego w postaci dwóch koncertów, gwiazd, które są zaproszone na ten dzień. Myślę, a co to są za gwiazdy? W tym roku jeden zespół to będzie zespół z tego nurtu disco polo, można tak powiedzieć, czyli kochany przez mieszkańców. Zespół Ekstazy, a o godzinie 20 jako już ta gwiazda na zakończenie zespół Wanda i Banda. Jakie jeszcze atrakcje? Czy jak zwykle pani wicestarosta będzie smażyć ogromną jajecznicę? Część imprez, czy część wydarzeń w ramach tego święta oczywiście już ma taki charakter coroczny, bo widać, że to się świetnie przyjęło u mieszkańców. Mieszkańcy po prostu lubią to i przychodzą, czekają na to. Czekają i po to przychodzą, żeby z tych atrakcji właśnie skorzystać, więc tak jak co roku będziemy smażyć jajecznicę, w tym roku bodajże jest 4000 jaj, co mieszkańcy powiatu pochłaniają bardzo szybko. A zrobienie jajecznicy z 4000 jaj no nie jest takie proste, ale nie ma problemu, nigdy nic nie zostaje. Oprócz tego, tak jak co roku, stoisko Kamosu, który tutaj wspólnie z nami, czyli naszej spółdzielni mleczarskiej, który przecież wspólnie z nami jest współorganizatorem tej części, nazwijmy to rolniczej, tak, no bo to święto mleka. Więc święto też rolników z terenu powiatu kamiennogórskiego, gdzie wiodącą tą dziedziną produkcji jest właśnie produkcja mleka i wszystkiego tego, co się wiąże właśnie z produkcją mleczną. Więc z tego względu ta część taka rolnicza oczywiście tak jak co roku musi być, bo mieszkańcy już to polubili, jest to i musi być. Oprócz tego oczywiście szereg nowych atrakcji. I dla młodszych, i dla starszych, tak jak powiedziałem, myślę, że jakby całego scenariusza nie będę tutaj opowiadał, bo to nie ma sensu. Będą odpowiednie ogłoszenia w mediach, plakaty na mieście. Każdy znajdzie dla siebie coś fajnego. Panie starosto, to jest także święto przedsiębiorczości, święto mleka i przedsiębiorczości. Będą prezentowane firmy. Jeżeli firmy, to jedna z największych, o ile nie największa i najważniejsza, to specjalna strefa ekonomiczna w Kamiennej Górze. Specjalna strefa również od jakiegoś czasu bierze udział w tym przedsięwzięciu. Ma tam swoje stanowisko, no bo w momencie, kiedy rozszerzyliśmy formułę z tego święta mleka, czyli imprezy skierowanej do rolników, o właśnie jakby o pozostałą część przedsiębiorców z terenu powiatu kamiennogórskiego, czyli do tych wszystkich firm, które no nie są firmami rolniczymi, no wydawało się jak najbardziej uzasadnione i logiczne, żeby również Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która ma siedzibę przecież na terenie Kamiennej Góry, no brała udział w tym przedsięwzięciu. Tak też się dzieje. Z tym również... No i PKS sławny. No wszystkie nasze tutaj spółki, bo to i szpital, który też tam zawsze ma swoje stanowisko, no to jest jak gdyby naturalne, no bo no, powiat nie może być organizatorem i nie może tam nie być naszych spółek, tych, których jesteśmy właścicielem, więc one tam też będą. Ale oprócz tego szereg innych firm, no tak jak co roku będzie oczywiście ta część związana z dekoracją, czyli zakończeniem tego plebiscytu na przedsiębiorcę roku z terenu powiatu kamiennogórskiego, tak jak co roku w czterech kategoriach, czyli dla nowo powstałych podmiotów, tych, które zostały założone, mikro i małe firmy, średnie i duże przedsiębiorstwa. I tutaj też bardzo się cieszę, że przedsiębiorcy biorą w tym udział. Szereg przedsiębiorców z terenu powiatu kamiennogórskiego i tych małych, i tych dużych co roku swoje aplikacje w tej procedurze, którą prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, składają, wypełniają te wnioski z pomocą oczywiście pracowników
typu i biorą udział w tym przedsięwzięciu. To jest też taki sygnał. Ja bardzo z tego się cieszę, że te firmy chcą się mieszkańcom pokazać, chcą się pochwalić tym, co robią, jakie mają osiągnięcia. To jest bardzo fajne, bo naprawdę na terenie powiatu kamiennogórskiego jest dużo firm, no, które nie mają się czego wstydzić, które mają swoje osiągnięcia i dobrze, że to pokazują. Płacze ktoś, codziennie nas to garnie niepokój, lęk i moc. Codziennie tyle łez, co płyną w ogwie dzień. Umiera świat, codziennie i nic nie dzieje się. Już teraz zróbmy coś, bo nie zdążymy. Deszcz runie i zaleje nas i nasze sny. I urwie się nasz los, co lat miniony trwa. Nieważne będzie wtedy, kto winien, ty czy ja. Śpiewamy! Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami. A my jak dzieci miłości pragniemy bez granic, bez granic. No dobra, ja w was wierzę, moi drodzy. Mam nadzieję, że zaśpiewacie. Co? Ja przepraszam i dziękuję, ja tych słów. Jestem piękny, uroczy. Jestem przecież najpiękniejszy, a